takie czyźnie w XIX wieku, ponieważ jest to temat nieprzebadany. Nie przez to, że może, że nikt się tym nie chciał zająć, ale dlatego, że bardzo ciężko jest o materiał źródłowy. Wiele archiwów zostało zniszczonych. Największą chyba stratą było zniszczenie archiwum fabryki w Rytwianach, które uległo zniszczeniu dopiero w 1944 roku, a do tego czasu nikt się nim nie zajął. Na Kielecczyźnie było około 20 wytwórni ceramiki. Tutaj jest wymienionych mniej miejscowości, ponieważ w niektórych działało po kilka fabryk. Takie jak na przykład w Kunowie, w Denkowie czy w Bocenklinie. Pozwoliłem sobie podzielić te wytwórnie. W pierwszej kolumnie są wytwórnie, które leżą w pobliżu Ćmielowa. Jest to taki, może subiektywny trochę podział, ale niewątpliwie działalność fabryki w Ćmielowie miała wpływ na blisko leżące wytwórnie. Ilość tych wytwórni zawdzięczamy przede wszystkim występowaniu surowców potrzebnych do produkcji fajansu, bo praktycznie wszystkie te wytwórnie produkowały fajans, jedynie Ćmielów produkował oprócz fajansu także porcelanę. A także zasobom ludzkim, ponieważ w zasadzie od średniowiecza, a od XVI wieku już na dużą skalę działały ośrodki garncarskie. W XIX wieku w tych ośrodków na Kielecczyźnie było ponad 50, także możemy sobie wyobrazić skalę, jakie produkowano tutaj ceramikę. W swojej prezentacji wykorzystałem fotografie i obiekty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Krakowie oraz Warszawie, a także fotografie z archiwum DES Uników. Największą, działającą, jak wszyscy wiemy, do dziś wytwórnią był Ćmielów. Różne są, tak jak mówili wcześniejsi prelegenci, datowanie powstania. Niestety nie znamy, nie mamy dokumentów dotyczących początku działalności tej wytwórni, ponieważ uległo one zniszczeniu w czasie I lub II wojny światowej, gdyż dorubcy lubelscy przechowywali je w swojej posiadłości na Wołyniu. I tam one też spłonęły. Taką może mityczną datą właśnie jest ten 1790 rok, co właśnie nie ma żadnego potwierdzenia w dokumentach. Niewątpliwie od 1811 roku zostały rozesłane serwisy do znaczących osób w państwie, więc ta produkcja musiała już istnieć wcześniej i wtedy już była rozwinięta, skoro chciano się chwalić. Wzory czerpano w dużej części z zachodnich wytwórni. Tutaj mamy przykład, który wzór został zaczerpnięty z angielskiej wazy. Tutaj mamy kolejne przykłady fajansu. Ćmielów oprócz fajansu i porcelany. Porcelanę zaczął produkować około 1800
1939 roku. Wprowadził do produkcji także kawionkę oraz majolikę, o czym mówiła dr Bożena Kostuch. W swoich dekoracjach wykorzystywał staloryty. Tutaj mamy przykład koszyka, który pokazuje już dość zaawansowane techniczne fabryki. Tutaj także. Tu jest dwudzielna solniczka, która także pokazuje dość skomplikowaną formę, a także przez to możliwości, jakimi dysponował wtedy Ćmielów. Tutaj jest dwojak z kamionki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, a także miniaturowy samowar, który mieli już Państwo przyjemność oglądać. Tutaj majolika, która, jak mówiła dr Bożena Kostuch, była dość krótko produkowana. Tutaj tak samo. I pierwsze przykłady porcelania. Przepraszam, że tak szybko, ale nie chcę się powtarzać o Ćmielowie, żeby szybciej przejść do pozostałych wytwórni. Tutaj też. I to jest bardzo ciekawy przykład z Muzeum Narodowego w Kielcach, ponieważ niewiele zachowało się kompletnych albo prawie kompletnych serwisów. Ten jest datowany na lata między latami 60. a 80. XIX wieku. Tutaj jeszcze przykłady faz aptecznych. I możemy przejść do bardzo ciekawej wytwórni, jakimi były Gromadzice, leżące nieopodal Ćmielowa. Nie znamy dokładnej daty rozpoczęcia działalności tej manufaktury. Wiadomo, że w latach 40. Aleksander Gołdowski w jednym z listów pisał, że manufaktura istnieje od około 20 lat, więc na tej podstawie możemy ją usytuować na lata 20 XIX wieku, co jest dość wczesną datą jak na manufaktury z Kielecczyzny. Około roku 40 Aleksander Gołdowski sprowadził z Anglii Fryderyka Jasmina. Prawdopodobnie była to Anglia, tutaj też nie mamy pewności, który wprowadził do produkcji dekoracje właśnie takie bardziej reliefowe, lepiej wypracowane, tak samo jak w tym przypadku, a także jest duża szansa, że to właśnie z Anglii on przywiózł wzory dzbanów myśliwskich, chociaż były one też produkowane na Lubelszczyźnie i tutaj są dwie opinie, że albo zostały przywiezione z Anglii, albo z Anglii trafiły na Lubelszczyznę i dopiero zostały zaadoptowane w Gromadzicach. Na podstawie tych przykładów widać zaawansowanie techniczne, możliwości techniczne zakładu. Te reliefy są dość precyzyjnie zrobione. Sam dzbanuszek w zasadzie ma z przykrywką około niecałe 10 cm wysokości, więc dekoracja reliefowa musiała być naprawdę precyzyjnie wykonana. Takimi możliwościami większość zakładów działających na Kielecczyźnie nie mogła się poszczycić i produkowano proste formy użytkowe, też z dość kiepskiego materiału.
Prawdopodobnie dlatego, że stawiano, aby ten produkt był jak najtańszy, co też po części wyparło wyroby garncarskie oferowane przez tutejszych rzemieślników. Kolejnym obiektem fotografie z książek pochodzą z opracowania Koweckiej. Pochodzi z Kunowa. W Kunowie również działało kilka wytwórni. Powstawało one od około 1850 roku. Zostały zakładane nie przez miejscowych przemieślników, ale przez przyjezdne osoby, które prawdopodobnie pracowały w innych wytwórniach i stąd się znalazły w Kunowie i próbowały własnych sił w produkcji ceramiki. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajdują się też dwa całe talerze, tylko że one nie były dekorowane. Fajans kunowski jest bardzo kiepskiej jakości i oprócz tych kilku obiektów nie są znane inne przykłady tych wyrobów. Jeszcze to jest talerz z Rytwian, ale zanim przejdę do Rytwian, jeszcze chciałem powiedzieć o Denkowie. Ponieważ w Denkowie właściciel Cimielowa, Jacek Małachowski, założył wytwórnię kafli, co jest dość interesujące, zważywszy na to, że nieopodal prowadził fabrykę, która dość dobrze prosperowała. Następnie w Denkowie swoich sił próbował Weiss, który również pracował w Cimielowie i dopiero około 1878 chyba roku, albo 1878, fabryka spłonęła i nie została odbudowana. Z Denkowa nie znamy wielu przykładów zachowanej ceramiki. Zakładem, który dobrze prosperował, znaczy zakładamy, że dobrze prosperował, była wytwórnia w Rytwianach. Założyli ją potomcy około połowy XIX wieku. Zachowało się z niej niewiele wyrobów, ale znacznie więcej niż z niewielkich takich jak Kunów. Stało one na dość wysokim poziomie. Tutaj mamy talerz z Muzeum Narodowego w Kielcach. Wytwórnia, tak jak wspominałem wcześniej, nie zachowały się dokumenty dotyczące wytwórni w Rytwianach. Możemy przypuszczać, że potomcy założyli tą fabrykę na fali tego, że w majątkach magnackich dobrze było mieć tego typu działalność. Były sygnowane herbem potocki, herbem Pilawa lub, a czasami łącznie z napisem Rytwiany. Tutaj mamy talerz wykonany z czerwonej gliny. Kolejną fabryką, która istniała przez większą część XIX wieku, powstała w latach 20., a spłonęła i nie została odbudowana dopiero w 1904 roku, jest fabryka Sunderlanda w Iłży. Tutaj chciałem zaprezentować ten talerz, ponieważ na pierwszy rzut oka widać podobieństwo do cimielowskich wyrobów.
wyrobów. I jeszcze kilka, to nie są projekty, tylko rysunki, przerysowane obiekty z kolekcji. Rysunki te znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Znane są też przykłady obiektów obrzędowych produkowanych dla społeczności żydowskiej. Już za czasów działalności fabryki uważano wyroby iłżeckie za nieco gorszej jakości od oferowanych przez konkurencję. Tutaj jeszcze dwa są. Oprócz Sensum de Randa próbował także działalność na własną rękę i to jest przykład kafli produkowanych przez Franciszka Sunderlanda. Franciszek również podejmował działalność między innymi, znaczy prawdopodobnie, bo to też nie jest potwierdzone, dokładnie się odbyło w Miedzianej Górze. Kolejną wytwórnią, która znajduje się na Kielerczyźnie, jest Staszów. Staszów, wytwórnia w Staszowie Kunstlera była zlokalizowana w jednym z ośrodków garncarskich, w którym Staszów był. Tutaj także działało w tym czasie około 5 warsztatów produkujących ceramiczne fajki. Na kolejnym slajdzie zaraz pokażę jedną z takich fajek. I ciekawostką jest to, że część wyrobów z tej fabryki nie była szkliwiona, tak jak się zazwyczaj praktykowało, tylko była lakierowana. Tutaj jest przykład takiej fajki nie z fabryki, tylko z jednego z warsztatów zajmujących się fajkami w Staszowie. W miejscu, w którym próbowano wielokrotnie założyć fabrykę, nawet chciano w pewnym momencie produkować tam porcelanę, był Bocentyn w zamku biskupów krakowskich. Podejmowano te próby. Około 5 osób po kolei próbowało założyć to wytwórnię. Nie doszło to prawdopodobnie poza fazę prób. Znanych jest niewiele obiektów, tak jak ten marmurkowo zdobiony mlecznik znajdujący się w Warszawie, a także na rynku około 2-3 lat temu pojawił się niewielki zestaw naczyń właśnie w podobnej stylistyce, który był przypisywany wytwórni w Bocentynie. Niestety to jest nie do potwierdzenia, ponieważ tamte były sygnowane tylko literką B, ale nie zachowały się. Tu jest talerz z wytwórni Małachowa, o której praktycznie nic nie wiemy. Oprócz tego, że założył ją Mojżesz Bruckmann, który wcześniej próbował działalności w Kunowie. Powstała około 1840 roku. Wytwórnią, która może troszeczkę wykracza poza Kielerczyznę, bo znajduje się w okolicach Radomia, jest Jedlnia, założona przez jednego z pułkowników wojskowych. Czerpał glinę w okolicach Kozienic, która się okazała niewystarczająco dobra do wytwarzania fajansu. Z tego też powodu chciał zamknąć fabrykę,
ale w międzyczasie znalazła się osoba, która chciała wydzierżawić ją i przez kilkanaście lat produkowała naczynia. W tym momencie znanych jest kilkanaście obiektów, dość średniej jakości, ale ta wytwórnia działała właśnie przez te kilkanaście lat, produkując obiekty. Na tych przykładach widzimy, że na Kielecczyźnie podejmowano wielokrotnie próby uruchomienia fabryki, które praktycznie we wszystkich przypadkach zakończyły się niepowodzeniem. Jedynie, tak jak wszyscy wiemy, ostał się Ćmielów, co też podkreśla jego wartość, bo nie było to nawet w tamtych czasach większego zapotrzebowania na tego typu rzeczy,